razy, powiedzmy, organizowują dzisiejszego wydarzenia. Wydarzenie, które nosi tytuł Stanisław Leśński, Polak, który zrozumiał naturę. Witam serdecznie, zacznę może od panów, którzy są obok mnie, Marcin Sociński i prezes fundacji Wojciech Januszczyk. Bardzo się cieszę, że to jest kolejny aspekt do tego, żebyśmy mogli powiedzieć szerzej o panu Stanisławie Jasińskim. Lublinianinie, wyjątkowej postaci. Na szczęście udało nam się jeszcze spotkać osoby, które nam powiedziały, zaraziły nas entuzjazmem i wizjami Stanisława Jasińskiego. Chcemy je w jakiś sposób zmaterializować, przypomnieć. Ja takie mam osobiste marzenie, którym staram się też dzielić ze wszystkimi, aby Stanisława Jasińskiego uczynić takim naszym lokalnym bohaterem, ale znanym w szerokim aspekcie. Jesteśmy, mam wrażenie, na początku jakiejś drogi, która się przed nami otwiera, związana właśnie z pszczelarstwem, z osobą Stanisława Jasińskiego, która się w zasadzie rodzi w taki nienachalny, naturalny sposób. Przy okazji jesteśmy w takim momencie, kiedy pszczelarstwo, jak być może jak nigdy wcześniej, było promowane jak dzisiaj. To znaczy społeczeństwo potrzebuje wiedzy o pszczołach, bo ludzie coraz chętniej widzą te pszczoły już nie tylko na wsiach, ale też w miastach. Godzą się na to, żeby te pasieki były. Będziemy sobie robić różne ćwiczenia i zadanka związane z tym, żeby się wczuć w rolę osób, które nic nie widzą, albo takich, które słabo widzą. Słyszeliście kiedyś o tym, że są osoby, które jakby nie za bardzo widzą coś? Kto to od ciebie słyszał? Ja jako architekt krajobrazu do tej wystawy dołożyłem ogród. Ogród, nazwijmy to bioróżnorodności, ogród, który wykorzystałem tą przestrzeń niekoszoną i jakby pokazaliśmy, jak mogą wyglądać te przestrzenie, jak mogą być wykorzystane. Chciałem Państwu tylko zwrócić uwagę na kilka elementów. Tutaj mamy te elementy metalowe, które wprowadziłem pomiędzy te fragmenty lipy, tych gałęzi. To jest tak naprawdę, proszę Państwa, prawdziwy hotel dla owadów. Bo te hotele, o których my, które widzimy, te, które stoi tam kawałek dalej, taki klasyczny, który można kupić gdzieś w sklepie, postawić, to są hotele sztuczne, które możemy wprowadzać, proszę Państwa, na elementy budynków betonowych, czy gdzieś w takie przestrzenie, gdzie jest duży beton. Natomiast trzeba pamiętać, że prawdziwe hotele dla owadów, którymi się tak ostatnio zachwycamy, to powinny być takie stare, porzucone pniaki drewniane i różnego typu gałęzie powprowadzone gdzieś tam w przestrzeń i faktycznie wtedy stanie się ta bioróżnorodność taką prawdziwą bioróżnorodnością.